i wracam już sobie na polską stronę. Opuszczam terytorium Czech, jest godzina 19:04. Nie byłem daleko, tylko do pierwszej miejscowości, pierwszej wsi. Jasnowice miejscowość. Teraz jest już wtorek, 15 czerwca, godzina 7 rano i wracam sobie już do domu. Ładne widoki po drodze. Widok. Bardzo ładny poranek, niebo bezchmurne. Póki co dzień zapowiada się super.
ciekawy odcinek drogi wojewódzkiej. Na kolarzówku ciężko by tu było przejechać.
kręcić.
I dojechałem sobie teraz do miejscowości Sucha Beskidzka. Jest godzina 11:35. Kieruję się teraz w kierunku Niepołomic.
Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest środa, 16 czerwca 2021. Tym razem udałem się na wycieczkę rowerową w Góry Świętokrzyskie. Jest teraz aktualnie godzina 15.07. Już byłem na Łysice, czyli najwyższym szczycie w Górach Świętokrzyskich. I aktualnie już będę kierował się w drogę powrotną do domu. No i wracam sobie już do domu. Tutaj jest taki specjalny pas rowerowy. Miejscowość Krajno. Żyć pod górkę, to teraz fajnie z górki. Z powrotem mamy pas rowerowy.
sobie do miejscowości Daleszyce. Jestem na rynku. Do domu jeszcze 102 km, a jest godzina 15:55. No to pewnie wrócę około 10 wieczorem. Wyjechałem rano o 6:11. Więcej z górki bardziej, bo w tamtym kierunku to było raczej pod górkę przeważnie.
aktualnie jestem w miejscowości Chmielnik. Godzina 17:43. Mam jeszcze 75 km do domu. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest piątek, 18 czerwca 2021, godzina 12:20. Jestem w trakcie kolejnej trasy rowerowej. Wczoraj dojechałem do Opatowa, czyli miasta powiatowego w województwie świętokrzyskim na wschód od Kielc. Tam nocowałem, no i dzisiaj rano wyruszyłem w dalszą trasę do Radomia. Aktualnie właśnie jestem w centrum Radomia, na ulicy Rynek i będę wracał do domu. Pewnie wrócę gdzieś po północy, może druga w nocy. I dojechałem sobie teraz do miejscowości Opatów, miasta powiatowego w województwie świętokrzyskim na wschód od Kielc. Teraz do centrum poszukać noclegu. Jest godzina 18:41.
już rozpoczynam trasę powrotną do domu z centrum Radomia. Wbiłem sobie w nawigację Koszyce. Koszyce oczywiście w okolicach Szczurowej. Gdyby w nocy kursowały promy na Dunajcu, no to bym pojechał na Nowy Korczyn, ale promy są tylko do 20 aktualnie. Także akurat w tym konkretnym przypadku bliżej będzie kierować się na Koszyce, na most w Górce.
I opuszczam sobie teraz już właśnie miasto Radom. Wyjeżdżam z Radomia. Jest godzina 13:25. I teraz objeżdżam sobie Kielce taką boczną drogą, która idzie wzdłuż drogi ekspresowej numer S7. Mam nadzieję, że nawigacja poprowadzi mnie tak, żeby po prostu
objechać Kielce, objechać centrum, żeby było szybciej, bo teraz jest już godzina 19:11. Za chwilę będzie noc, a ja mam do domu jeszcze 120 km. Dobra, tutaj w lewo. Wracam teraz z Radomia. Dobra, tutaj w lewo. Thank you.
i dojechałem sobie właśnie teraz do Pińczowa. Jest godzina 22:18. Do Koszyc mam jeszcze 50 km, czyli do domu będzie około 70. Nigdy nie nagrywałem w nocy swoją kamerą. Zobaczę, jak wyjdzie nagrywanie jazdy w nocy.
właśnie wyjechałem z Pińczowa teraz. Dobra, i teraz widzę, że nawigacja mi kieruje w lewo na Wiślicę. Dobra, tutaj w lewo.